Was w kolejnym odcinku z serii Turystykiem na Tor, czyli Projekt XX. Dzisiaj w tym odcinku chcę Wam dać relację z mojego ostatniego wyjazdu na Tor Radom. I to już był trzeci wyjazd na Tor w tym sezonie 2021. Dosyć szybko i gęsto zaczęło się dziać. Nie było nic i nagle w ciągu tygodnia, a nawet poniżej tygodnia, bo nagle w ciągu 6 dni byłem już trzykrotnie na Torze w Radomiu. Relacje z rozpoczęcia sezonu widzieliście w poprzednim odcinku, gdzie pojechałem sobie sam na kołach Hondą. Następnie dwa dni później w piątek byłem na kołach również sam, pojechałem sobie, wziąłem mojego Ducata. Jeździło mi się cudownie, wspaniale po prostu mi się jeździło, cudownie, natomiast całkowicie dorżnąłem opony. Chciałem, żeby też mój ojciec jakoś w końcu rozpoczął ten sezon, który również, jak wiecie, gdzieś tam użytkuje wspólnie ze mną Hondę. I jak często jeździmy od tamtego sezonu razem we dwóch na track day'e. Więc to był dobry moment, żeby go gdzieś tam zabrać, żeby sobie w końcu wsiadł na motocykl na torze, bo chyba się do tej pory przejechał ze mną gdzieś tam w marcu na dwa motocykle pół godziny, wiecie, bo tam tak to było, bo nie było ani pogoda, ani nic. Więc pojechaliśmy, natomiast nie byłem w stanie wziąć dwóch motocykli, ponieważ w Ducacie są całkowicie skończone opony i to by było już po prostu niebezpieczne. Więc wzięliśmy przyczepę, jak widzicie, jeszcze motocykl nawet nie zrzuciłem z przyczepy, ja nagrywam ten materiał następnego dnia, czyli dzisiaj mamy 5 maja, a byliśmy we dwóch 4 maja na torze w Radomiu, bo po prostu tak lało, że też się spieszyłem wczoraj szybko, żeby zdążyć na treningi personalne z moimi podopiecznymi, więc po prostu tylko przyjechałem i dzisiaj będę dopiero ten motocykl zrzucał z przyczepy. Natomiast co Wam chcę powiedzieć o tym, co udało się przede wszystkim trochę poprawić, jak w ogóle było, jak poradził sobie mój ojciec po ponad 6-miesięcznej przerwie z wjeżdżeniu Hondą, no i jeszcze parę innych jakichś tam detali. Więc pierwsza sprawa, jak było wczoraj? Ogólnie można powiedzieć, że wczoraj warunki na torze były gorsze. Wczoraj, czyli 4 maja, prawda? 4 maja 2021, cały czas się mówimy, warunki były gorsze. Może było i 2 stopnie cieplej niż kilka dni wcześniej, no bo jakieś tam 16 niby stopni podnoć było, natomiast niestety nie było słońca. Słońce było za chmurami, niebo było pełne gdzieś tam w chmurach i to się odbiło na przyczepności asfaltu. Wiecie, każdy tor potrzebuje, żeby go słońce gdzieś tam po prostu trochę nagrzało, no wtedy łatwiej swoją przyczepność, taką należytą. Nawet tak super przyczepny tor jak w Radomiu, przy tej temperaturze, ale braku słońca, no jest taki delikatnie niepewny. Ta przyczepność była taka sobie, zwłaszcza, że jak widzicie tutaj, nie wiem czy tutaj widzicie, no chyba widzicie, patrzycie na oponę, która wygląda jak slick, prawda, z tyłu, a to nie jest slick, to już jest slick, ale nie był. Bo to jest przecież drogowy Metzeler Racetech RR K2, który jest zjechany już absolutnie do zera i żeśmy na takiej oponie wczoraj we dwóch jeździliśmy na zmianę, że jak ja robiłem ostatnie kółko, to tam machałem ojcu, żeby już zakładał kask, żeby się opony nie stygły. Ja zjeżdżałem po prostu tak jak na wyścigu Endurance, mu dawałem motocykl, on wjeżdżał. Więc raz, że warunki nie były super, bo przyczepność była taka sobie, druga sprawa, tylna opona zaczęła gdzieś tam mi pokazywać pod koniec już tej sesji, bo byliśmy w godzinach 12-15, a ja już o gdzieś tak 14:35 odczułem, że trochę mi tył zaczyna nosić i po prostu zjechałem, powiedziałem ojcu, słuchaj, jeździ już do końca, bo ja już po prostu trochę mnie nosi, więc ja już tutaj po prostu nie pojeżdżę sobie, także on dojeździł oczywiście do końca. I co mogę powiedzieć? Jak już widzieliście z takiej zajawki wstępnej, ojciec nagrywał mnie stojąc na wieży tam po prostu swoim telefonem, więc jakieś tam takie materiały z przejazdów możecie sobie zobaczyć, jak to wyglądało wczoraj. Ogólnie wczoraj, jeśli chodzi o to, jak w ogóle ten track day przebiegał, to muszę przyznać, że z punktu widzenia mojego, ok, to było jeszcze wszystko akceptowalnie i tak dalej, natomiast dla mojego ojca był to troszeczkę taki mały horror. Bo akurat wiecie, jak ktoś jest takim motocyklem ciężkim, dużym, który ma specyficzną linię przejazdu, bardzo obszerną zresztą, prawda? I no też okej, okay, no nie ma tempa, tak jak mój ojciec póki co, to wiecie, obecność, duża ilość pitbike'ów dookoła, które gdzieś tam wyprzedzają go naprawdę, no wiecie, no bardzo agresywnie i to i po zewnętrznej, i po wewnętrznej, po prostu wciskają mu się. I powiem Wam tak, ja widziałem, że on był tym po prostu zestresowany, bo kilka miesięcy nie siedział na motocyklu, wjeżdżając na Radom, tak, no to jest wielki kloc, prawda?
Było mu po prostu bardzo ciężko, zwłaszcza, że motocykl jakby nie było jest troszeczkę trudniejszy po tych no, wszystkich sumarycznych modyfikacjach, jeżeli chodzi o geometrię motocykla. On oczywiście pozwala jechać szybciej, bo to zresztą się udało szybko zdiagnozować, bo ojciec naprawdę wyglądał wczoraj, no wyglądał, jego jazda wyglądała źle. Naprawdę ja już nawet mu nic nie mówiłem, po prostu no, mówię, niech się rozjeździ, widać, że brakowało mu takiej po prostu prawy. Jemu też się jeździło fatalnie, natomiast, co ciekawe, on zrównał się ze swoim no, prywatnym gdzieś tam życiowym rekordem z zamknięcia poprzedniego sezonu. Bo jego, no, jego najlepszy czas na Hondo na torze w Radomiu to jest 49,5 sekundy. I ten czas potem jakby cały czas powtarzał, prawda? Czyli wydawało mu się, że jedzie tragicznie, no faktycznie wyglądało to rzeczywiście źle, ale jechał o wiele szybciej niż mu się wydawało, dlatego że ogólnie teraz Honda ma większe możliwości. Mi też się jeździło wczoraj o wiele gorzej niż na, co widzieliście w poprzednim odcinku na rozpoczęciu sezonu, 6 dni wcześniej. Natomiast potem z tych nagrań, jak otworzyłem te nagrania ojca na telefonie, okazało się, że jeździłem takie tam, od razu kilka wyczaiłem takich przejazdów na 39,5 sekundy, czyli takie średnie 39. Tego się spodziewałem zresztą. Natomiast mówiłem wam, że jak byłem wcześniej, pierwszy tutaj na otwarciu sezonu, to prawdopodobnie te czasy były lepsze, tak mi się wydaje, bo mi się jeździło o wiele, wiele lepiej właśnie tego dnia tam na rozpoczęciu sezonu, 6 dni wcześniej, bo wczoraj po prostu z tą przyczepnością było tak nie do końca. Mało było sytuacji, że był całkowicie czysty tor, cały czas gdzieś tam się do kogoś dojeżdżało. Natomiast to ciekawe, powiem wam tak, ciekawy element wczoraj, no mam, nie wiem, też postaram się potem po tym moim gadaniu wstawić wam taki materiał. Słuchajcie, wczoraj było takich dwóch maluchów, chłopaczków, słuchajcie, którzy jeździli na takich mikrobajkach owale, takich naprawdę topowych mikro superbajkach, ale słuchajcie, to byli chłopaki 9 i 10 lat. Słuchajcie, potem się okazało, bo nie wiedziałem, kto to jest, dopytałem się, to ponoć jest jakiś mistrz i wicemistrz Polski jakiejś tam klasy w pitbajkach. Chłopaki, którzy wyglądali jakby się urwali, słuchajcie, ze szkoły Rossiego, mieli taką pozycję. Wyglądało to niesamowicie i powiem wam tak, mieli niesamowite tempo na tych mikrobajkach. Słuchajcie, 9-letni chłopak, powiem wam od razu, mam nagranie, gdzie trzyma się cały czas za mną. Ja już jechałem jakimś tam no, takim tempem 39,5, prawda, tą Hondą, czyli no już no, blisko limitu jak na takiego kulota turystycznego. I on mi się był w stanie wetknąć gdzieś tam pod łokieć, znaleźć tą trajektorię. Zostałem wczoraj objechany przez 9-latka na mikro superbajku. Słuchajcie, naprawdę niesamowite doświadczenie i w ogóle mnie to jakoś nie dotyka, bo naprawdę to, posłuchajcie, są chłopaki, którzy w przyszłości, myślę, no będziemy o nich słyszeć, no tak trzeba w końcu to zaczynać, no nie da się być mistrzem świata zaczynając w takim wieku jak ja, niestety, nie? Na czym oczywiście ubolewam i żałuję. Ale naprawdę fajny widok. Był jeszcze wczoraj obecny, najświeższy rekordzista toru, Juran Kośmierczyk, który gdzieś tam cały czas ma swoje treningi. Także też pokazał oczywiście tempo niesamowite. Natomiast, okej, trochę stresujące, bo rzeczywiście to było to, że wiecie, ja raz już widziałem, prawda, taką sytuację, jak kręciłem ojca na torze w Łodzi i widziałem ten, na żywo ten jego wypadek i macie to zresztą nagrane w jednym z odcinków, trochę mnie to stresuje. I widząc, jaki on był niepewny wczoraj tym motocyklu, trochę mnie to tak, bardzo dużo energii to po prostu mnie kosztowało. Natomiast gdzieś tam w końcu, przejdźmy do konkretów, że udało mi się pewne elementy poprawić w jeździe. Mówiłem wam poprzednio, że miałem ogromny problem w utrzymaniu Hondy na dwóch kołach, na takiej przeciwległej, prostej, tam jest taki uchyłek, z którego przednie koło traci przyczepność i z reguły kierownica wpada w szimę. I tutaj zacząłem sobie bardzo delikatnie, krok po kroku, szukać pewnych elementów, przede wszystkim w pozycji, aby ten element poprawić i słuchajcie, udało się. Okazało się, że jeszcze trzeba było troszeczkę tym korpusem wyłożyć się mocniej po wewnętrznej stronie no, nie wyłączyłem telefonu, także muszę go wyłączyć. Wyłożyć tego tułowia po wewnętrznej stronie baku, jeszcze mocniej pójść do przodu z obręczą barkową i jeszcze jakby przesadzić cały ten bak mocniej i troszeczkę inaczej ustawić dłoń na manetce gazu, żeby z większą precyzją można było ją odwijać od tego takiego pół gazu do pełnego gazu. I okazało się, że w jakimś stopniu poprawiłem ten element, co jest fajne, prawda?
bo jakoś, no przede wszystkim przewidywalnie, już nauczyłem się dokładnie tej mocy. Natomiast powiem Wam tak, że teraz mogąc zestawić tak prawie bezpośrednio, bo w ciągu 6 dni dwa motocykle, prawda, czyli Honda, a potem Ducati, teraz znowu Honda, na tym samym obiekcie, na tych samych oponach zresztą, bo mam taki sam zestaw opon, to słuchajcie, Honda naprawdę ma, znaczy tu jest, teraz na torze czuć mocno te przyrosty mocy. Słuchajcie, ona załóżmy na tym najwolniejszym nawrocie, tam takim tej 180 stopni. Ja znam doskonale, słuchajcie, to mam dziesiątki tysięcy razy przejechałem ten zakręt, bo tam byłem kilkadziesiąt razy. Ja wiem doskonale, jak się każdy mój motocykl odpycha z tego zakrętu i powiem Wam, że Honda odpycha się najmocniej. Ja Ducatem w piątek to przelatywałem te wszystkie właśnie newralgiczne punkty, ten uchyłek na tej przeciwległej prostej na pełnym gazie, po prostu na pełnej bombie, to w ogóle bez żadnego stanowienia. A Hondą się musiałem tyle uczyć, nie? Ona jest, i słuchajcie, coś Wam powiem. Pamiętajcie, że mam wyższy profil opony, więc mój licznik pokazuje trochę takie inne kilometry, takie bardziej soczyste kilometry na liczniku, prawda? Jeśli chodzi o prędkość. Słuchajcie, na jednym z wyjść, gdzieś tam, tego się nie powinno robić, ale gdzieś tam spojrzałem na prędkościomierz i prawie mi mignęło 140 na godzinę prostej startowej przed wejściem w pierwszy łuk. To są już naprawdę konkretne wartości, bo zakładając, że wychodzę wolniej z zakrętu niż Ducatem i muszę wolniej w niego wejść, to są prędkości, które ja uzyskuję na Ducacie, czyli ona się po prostu szybciej rozpędza niż Ducati. Jak wychodzę tą dwójką i robię pełny gaz, to ona się na tych 80 metrach tego, co tam mogę dać tej prostej, już są różnice w poziomie przyspieszania, więc skubana jest mocna, odpycha się naprawdę mocno, to jest bardzo fajne odczucie. Kolejna sprawa, którą zdążyłem tutaj zauważyć, to jak fajnie teraz mogę korygować zacieśnianie linii przejazdu, sterując leciutkim przymykaniem i otwieraniem gazu, ale to jest takie leciutkie przymykanie i ponieważ ten przód daje mi tak dużo info o tym, co się dzieje w ogóle z przednim kołem, naprawdę tego wcześniej nie czułem, że no zwłaszcza wiecie, na takich tych radom to jakby są takie dwie szóstki połączone, prawda? Jeżeli chodzi o linię, co tam jedziemy, to takie dwie szóstki można powiedzieć, prawda? Jedna w jedną, drugą w drugą. I ponieważ te zakręty są ze sobą łączone i czasem jak widzisz na przykład, że lekko cię wypluło, potrzebujesz na przykład 20 cm zacieśnić do środka i to lekkie przymknięcie gazu, ona już od razu była w środku, już zacieśniła. Kolejna sprawa, rzeczywiście czuć od razu, że motocykl jest w stanie jechać w zakręcie z większą prędkością i to widać cały czas. Obejrzałem te materiały, co nakręcił ojciec, tam tych kilka moich, no kilkanaście kółek takich pełnych sobie obejrzałem. Słuchajcie, no i to już przestało być takie inaczej, to wygląda inaczej niż rok temu, ok? To po prostu tak można powiedzieć. Wygląda to lepiej, motocykl leży mocniej. No zwiększył się ten prześwit, więc okej, przyznam, motocykl jest ciut trudniejszy w jeździe niż był sezon temu. Nawet ojciec tak powiedział, chociaż no wiadomo, to kwestia też braku wprawy po pół roku niejeżdżenia, ale myślę, że motocykl jest ciut trudniejszy w jeździe niż był. Natomiast no, jego możliwości są większe. No, w tym momencie, słuchajcie, rzeczywiście, no, ja jestem przekonany, że w tym sezonie przy sprzyjających warunkach myślę, że tu na Radomiu, znaczy tu, nie tu, no, na torze w Radomiu, jestem w stanie zrobić tym motocyklem 38,9 sekundy, czyli że jakby pęknie 39, znaczy 38, prawda? Czyli że 38,9, poniżej 39. Myślę, że jestem w stanie zejść i to myślę, że rzeczywiście tak będzie. No i podtrzymuję to, co powiedziałem wcześniej, w poprzednim odcinku, że na torze w Słomczynie 44,9, czyli jakby poniżej 45 sekund, bo naprawdę ten potencjał wzrósł i to po prostu czuć. Także no, trening w sumie bardzo udany, aczkolwiek mówię, było sporo stresu, bo bałem się trochę o to, wiecie. I zresztą też takie jeżdżenie jednym motocyklem na wariata, tutaj schodzenie tu, oddawanie, zabieranie tu, tamto, nie do końca. Dobrze, że w ogóle się udało dojechać na tych oponach, to jest totalny slick. Z Hondy jestem mega zadowolony, jako w ogóle z całego sprzętu, jak to wszystko się zachowuje, jak się trzyma. I tyle. Teraz jest koniec mojego gadania. Postaram się teraz wrzucić jakieś jeszcze materiały, po prostu z jakichś przejazdów, to co kręcił ojciec. I tyle. Dobra. W takim razie wy sobie oglądajcie, jak wyglądała Honda w trakcie jazdy kręcona z wieży.
na torze w Radomiu. To są moje przejazdy, które kręcił mi ojciec, a ja póki co już się tutaj uciszam i zostawiam Was z dźwiękiem Hondy. Cześć! Nie, to nie jest dobrze. Najgorsze. Totalnie, nie, ale to nie chodzi o to, że młody no, musi gonić, bo to. To oni są rewelacyjni, no. Czy nie tam to? No, mój syn to za poważny jest, żeby tam się wygłupiać. Gdzieś tam w głowie. No, nie. O, właśnie, tego się boję. Ale pięknie wchodził ten w tę lukę. No nie, na dłoń. Wyjdzie coś, o. Tak, to on tam się już tam próbuje, no. On na tym motocyklu to ten projekt turystyki ma to realizuje, no. Także tam jest... Bo ta Honda po prostu, ona uczestniczy, czy on to wymyślił, taki projekt, to jest na YouTubie, tam ma już jest ze 40 filmów na ten temat. Od zakupu do przeróbek. Także ta. A przy okazji, ja
ja się załapałem od ubiegłego roku na to. W czerwcu siadłem pierwszy raz na szybkiego motocykl. Do samego się jeździłem cruiserami. Ale w sumie 8 razy na torze zawitałem. Łącznie z Poznaniem. Tylko, że niestety już umiejętności nie ma, ale to radocha jest.